Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Dalszy ciąg, co powinienem uczynić, aby odzyskać życie wieczne? Margaret Davis. Wszyscy musimy posiąść Chrystusa, który stanie się w nas nadzieją chwały. Tajemnicę zakryto od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego, im to chciał i Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest w Chrystusie was nadzieja chwały. Chrystus stał się z nami jednym ciałem, abyśmy mogli z Nim stać się jednym duchem. Właśnie dzięki tej jedności będziemy mogli wyjść z grobu nie tylko jako objawienie mocy Chrystusa, lecz dlatego, że przez wiarę Jego życie stało się naszym. Ci, którzy widzą prawdziwy charakter Chrystusa i przyjmują Go do serca, mają życie wieczne. Chrystus zamieszkuje w nas przez Ducha, a Duch Boży przyjęty do serca przez wiarę jest początkiem życia wiecznego. Jeśli dziś jesteś prawy dla Boga, jesteś gotowy, gdyby Chrystus przyszedł dzisiaj. Wszystko, czego potrzebujemy, to Chrystus ukształtowany w nas, nadzieja chwały. Czy każdego dnia przygotowujesz się osobiście, abyś mógł połączyć się z rodziną niebiańską? Czy jesteś kłótliwy? Czy wyszukujesz błędy u członków swojej rodziny? Jeśli tak, będziesz to samo czynił w niebie. Twój charakter jest poddawany próbie i doświadczany w tym życiu, aby sprawdzić, czy będziesz bezkonfliktowym poddanym Bożego Królestwa w niebie. Wszyscy muszą uzyskać dla siebie żywe doświadczenie. Muszą posiadać w sercu Chrystusa jako najwyższą świętość i Jego ducha mającego pod kontrolą uczucia. Jeśli tak się nie dzieje, ich wyznanie wiary jest bez wartości, a ich stan będzie nawet gorszy, niż gdyby nigdy nie usłyszeli prawdy. Wszyscy muszą mieć mentalność Chrystusa. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Filipian 2:5-8. Jezus stał się człowiekiem, aby mógł pośredniczyć pomiędzy człowiekiem a Bogiem, aby przywrócić człowiekowi pierwotny umysł, jaki ten utracił w Edenie. Nieposłuszeństwo nie pozostaje w zgodzie z naturą, jaką Bóg dał człowiekowi w Edenie. Jakież zwycięstwo jest osiągane, gdy cielesne życie ustaje, a rozpoczyna się duchowe? Zmysłowe serce, które nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może, zostaje uczynione duchowym i wraz z Chrystusem wykrzykuje: pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. Wielu twierdzi, że wierzą w Chrystusa, ale czy rzeczywiście tak jest? Czy posiadają duchowy umysł, umysł Chrystusa, który rozkoszuje się prawem Bożym? Aby być chrześcijaninem, nie wystarczy przyjąć imię Chrystusa, ale posiadać Jego umysł, aby we wszystkim podporządkować się woli Boga. Wszyscy muszą być zbawieni od grzechu, a nie w grzechu. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechu jego. Mateusza 1:21. Przez wszystkie wieki w każdym narodzie ci, którzy wierzą, że Jezus może i wybawi ich osobiście od grzechu, są wybrańcami Bożymi. Jego szczególnym skarbem są posłuszni Jego wezwaniu, wychodzą ze świata i odłączają się od wszelkiej nieczystej myśli i nieuświęconego zwyczaju. Jest to smutnym faktem, że duży procent ludu wyznającego wiarę w Boga nie posiada wiary w Chrystusa jako ich osobistego Zbawiciela. Jezus przyszedł nie po to, aby zbawić ludzi w ich grzechach, ale od ich grzechów. Grzech jest przestępstwem zakonu i jeśli zawodzimy w wypełnianiu prawa, tym samym nie przyjmujemy naszego Zbawiciela. Jedyna nadzieja na zbawienie, jaką mamy, jest w Chrystusie. Gdy Jego Duch zamieszkuje w sercu, grzech nie może się tam zatrzymać. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma.
Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Chrystus zawsze oddziela skruszoną duszę od grzechu. On przyszedł, aby zniweczyć dzieła diabelskie i postanowił, że Duch Święty zostanie udzielony każdej pokutującej duszy, aby ją zachować od grzeszenia. Działanie kusiciela nie może być uznane za wymówkę. Przepraszam, nawet dla jednego złego czynu. Szatan triumfuje, słysząc minimalnych naśladowców Chrystusa usprawiedliwiających deformację swojego charakteru. Takie właśnie wymówki prowadzą do grzechu. Dla grzeszenia nie ma usprawiedliwienia. Święte usposobienie, życie na wzór Chrystusa jest dostępne każdemu skruszonemu i wierzącemu dziecku Bożemu. Lecz powiedział do mnie: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. 2 Koryntian 12:9. Zapewniono nam obfitą łaskę, aby wierząca dusza mogła być zachowana od grzechu, gdyż całe niebo wraz z jego nieograniczonymi środkami zostało pozostawione do naszej dyspozycji. Ten, kto nie ma wystarczającej wiary w Chrystusa, aby uwierzyć, że On może zachować go od grzeszenia, nie ma wiary, która da mu wejście do Królestwa Bożego. Wszyscy muszą posiadać moralną doskonałość. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Mateusza 5:48. Moralna doskonałość jest wymagana od wszystkich. Nigdy nie powinniśmy zaniżać standardu sprawiedliwości po to, aby dostosować odziedziczone i kultywowane skłonności do czynienia zła. Musimy zrozumieć, że niedoskonałość charakteru jest grzechem. Wszystkie sprawiedliwe atrybuty mieszkają w Bogu jako doskonała, harmonijna całość i każdy, kto przyjmuje Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, ma przywilej posiąść te atrybuty. To duchowy i moralny charakter ma wartość w niebie. Przetrwa on grób i uczyniony zostanie chwalebny w nieśmiertelności przez nieskończoną wieczność. Bóg zamierza, aby każdy z nas był w nim doskonały, abyśmy mogli prezentować światu doskonałość jego charakteru. On chce, abyśmy byli wolni od grzechu, aby niebiosa nie były z powodu nas zawiedzione, abyśmy nie zasmucili naszego boskiego Odkupiciela. Nie jego jest pragnieniem, abyśmy, wyznając chrześcijaństwo, sami nie skorzystali z tej łaski, która jest zdatna uczynić nas doskonałymi, abyśmy mogli być znalezieni bez żadnego braku. Moralna i duchowa doskonałość dzięki łasce i mocy Chrystusa jest obiecana wszystkim. Jezus jest źródłem mocy, fontanną życia. Na każdym kroku dotykamy Jego żywej mocy. Mając wtedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej bojaźni Bożej. 2 Koryntian 7:1. Nikt nie może być wszechmocny, lecz każdy może oczyścić się od plugawości ciała i duszy, doskonaląc świętość bojaźni Pana. Bóg wymaga od każdej duszy czystości i świętości. Odziedziczyliśmy skłonności do złego. Są one częścią nas samych, której nie musimy ze sobą nosić. Słabością człowieczeństwa jest rozpieszczanie własnego ja, gdyż stanowi to wrodzoną cechę charakteru. Jednak dopóki wszelkie samoludztwo nie zostanie odrzucone, dopóki własne ja nie będzie ukrzyżowane, nigdy nie będziemy mogli być uświęci, tak jak Bóg jest święty. Bóg nie przyjmuje niczego oprócz czystości i świętości. Jedna skaza, jedna zmarszczka, jedna fala
wada charakteru na zawsze pozbawi ich nieba wraz z jego wszystkimi wspaniałościami i skarbami. Nawet myśli mają być przywiedzione do uległości woli Bożej, a uczucia pod kontrolą rozumu i religii. Nasza wyobraźnia nie została nam dana po to, aby pozwalano jej swawolić i aby bez żadnego wysiłku w panowaniu nad sobą i dyscypliny chodziła własnymi drogami. Jeśli myśli są złe, uczucia również będą złe, a myśli i uczucia połączone razem tworzą charakter moralny. Pan w swojej opatrzności doprowadza ludzi tam, gdzie może sprawdzić ich siły moralne i objawić im motywy działania, aby mogli udoskonalić to, co jest niewłaściwe oraz odrzucić to, co jest złe. Lecz Chrystus nie dał nam zapewnienia, że osiągnięcie doskonałości charakteru jest łatwą sprawą. Szlachetny, wszechstronny charakter nie jest dziedziczony. Nie przychodzi do nas przez przypadek. Szlachetny charakter zyskujemy dzięki indywidualnemu wysiłkowi przez zasługi i łaskę Chrystusa. Bóg daje talenty, siły umysłu, my kształtujemy charakter. Siły psychiczne i duchowe, jakie dał nam Bóg, nie tworzą charakteru. Są one talentami, które mamy doskonalić, a które, jeśli są właściwie rozwijane, ukształtują prawy charakter. Umysł jest ogrodem, charakter jest owocem. Bóg dał nam nasze zdolności, aby je doskonalić i rozwijać. Nasz sposób postępowania określa nasz charakter. Ćwicząc te siły, aby harmonizowały i tworzyły wartościowy charakter, mamy pracę, której nikt za nas nie może wykonać. Zdolność psychiczna i talent nie tworzą charakteru, gdyż często posiadają je ci, którzy są całkowitym przeciwieństwem dobrego charakteru. Dobre imię nie jest charakterem. Prawdziwy charakter jest walorem duszy i objawia się w zachowaniu. W życiu tych, którzy są odkupieni przez krew Chrystusa, samo poświęcenie będzie się pojawiało nieustannie. Będą widoczne dobroć i sprawiedliwość. Skromne wewnętrzne doświadczenie uczyni życie pełnym dobroci, wiary, łagodności i cierpliwości. To ma być naszym codziennym doświadczeniem. Mamy formować charaktery wolne od grzechu, charaktery uczynione sprawiedliwymi w łasce i przez łaskę Chrystusa. Codziennie, gdy pozwolimy miłości Bożej kontrolować nasze myśli i uczucia, nasze charaktery mogą być czyste i święte, a wówczas nasze działania będą właściwe. To poprzez powtarzanie czynności ugruntowujemy sposób postępowania i utwierdzamy charakter, czego Pan żąda od swego krwią odkupionego dziedzictwa. Uświęcenie całej istoty, czystości na miarę czystości Chrystusa, doskonałej zgodności z wolą Boga. On mówi nam, abyśmy byli w taki sam sposób doskonali jak On. Mamy być ogniskami światła i błogosławieństwa w naszym małym kręgu, dokładnie tak jak On jest nim we wszechświecie. Nie mamy niczego swojego, lecz światło Jego miłości świeci na nas, a my mamy odbijać Jego blask. Możemy być w naszym zakresie tak samo doskonali, jak Bóg doskonały jest w swoim zakresie. Czy Chrystus zwodziłby nas, żądając od nas rzeczy niemożliwych? Nigdy, przenigdy. Jakimś zaszczytem nas obdarza, nakłaniając nas do bycia tak samo świętymi w naszym zakresie, jak Bóg Święty jest w swoim zakresie. On może nas uzdolnić, abyśmy tego dokonali, gdyż powiedział: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Naszym przywilejem jest domaganie się tej nieograniczonej mocy. Wszyscy muszą zwyciężyć ułomności swojego charakteru. Zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Objawienie 3:21. Nikt oprócz tych, którzy zwyciężyli przez krew baranka i słowo swojego świadectwa, nie zostanie znaleziony w wierności i prawdzie, bez plamy czy skazy grzechu, bez zdrady w swoich ustach.
Wielu zwodzi samych siebie, myśląc, że charakter zostanie przekształcony podczas przyjścia Chrystusa. Jednak gdy On się pojawi, serca nie zostaną przemienione. Defekty naszego charakteru muszą być tutaj odpokutowane przez łaskę Chrystusa. Musimy je zwyciężyć, zanim czas łaski nie przeminie. Dziękuję.